Dzień dobry. Kontynuuję dzisiaj przygodę kapitana Ulfenkarna i jego załogi w grze Rogue Trader. Dotarliśmy po długiej wędrówce do systemu Palatium Stellos, w którym drużyna ma zadanie. Musimy odpowiedzieć na wezwanie o pomoc, które dobiega z tej planety. Najpierw rozejrzę się po tym systemie, sprawdzę, co jeszcze ma on do zaoferowania mojej załodze. Zeskanujemy tą lodową planetę i tutaj jest Plastal. Dobra. Obok niezidentyfikowany imperialny statek. Ja do niego podlecę na końcu. Nie jestem pewien tego, co nas tam będzie czekać, więc nie chcę ryzykować mojej załogi. O, proszę bardzo. Ukryta skrytka przemytników. W niej trochę steamów i cargo, które przyda się mojej planecie. Proszę bardzo. Dostaliśmy nową plotkę do dziennika, która polega na tym, żeby dowiedzieć się, kto pozostawił na tych zamrożonych planetach ukryte skrytki. Dobra. Zapisz grę i statek nasz Invincible podleci do tego niezidentyfikowanego statku imperialnego. Ten nieznany mojej załodze statek wita się z nami, jak tylko zaczynamy znajdować się w zasięgu jego radarów. Statek, szkarłatny ścigacz, pilotowany jest przez kapitana Demira Shane. I jako swój macierzysty port ma wypisane Footfall. Wiadomość, którą otrzymujemy ze statku, wyraźnie wskazuje na połączenie załogi z misją Casabalica. Mój voxmistrz informuje mnie, to jest kapitana statku, że kapitan tamtego okrętu ma dla mnie propozycję. Słuchamy propozycji. Statek daje nam znać, że ma zamiar wynagrodzić każdego za jakiekolwiek informacje o płonących światach w Coronus Expanse. Dobra. Dlaczego szukacie tych światów? Odpowiedź na to pytanie jest dość niejasna. Kapitan wyraża po prostu naukową ciekawość tego typu planet. Słysząc tą wiadomość, Magos Pascal, nasz techkapłan, wyraża również zainteresowanie płonącymi światami i prosi Ulfenkarna, żeby wziąć to pod uwagę. Jehei Dai natychmiastowo deklaruje, że kapitan Shae nigdy nie przeszukiwałby pustki kosmosu tylko z naukowej ciekawości i najprawdopodobniej chodzi mu tylko i wyłącznie o wysoki zysk na tej operacji. W tym przypadku może Lord Kapitan chciałby również zainteresować się tymi płonącymi światami. Mój seneszal Abelard nie komentuje wiadomości z Casabaliki, ale jest zaskoczony, że po raz pierwszy nasz techkapłan oraz pani Heidai w czymś się w końcu zgadzają z pasją. Dam im znać, że nie mam informacji o płonących światach. Nie, po prostu odmówię im informacji o płonących światach. Przecież Ulfenkarn jest Rogue Traderem. Jak to się nie zidentyfikował, czy jest tam jakąś misją, to są pode mną, tak? Są pod naszym Lordem Kapitanem. Żegnajcie. Dobra. Lodowy świat sprawdzony. Martwy świat sprawdzony. Trzeba ruszyć na Grantis i udzielić pomocy tym, którzy je potrzebują. Rozpoczynamy skan. Widać, że przystosowana atmosferyczna lokacja. Czy masz świadomość, mój panie, mówi Abelard, jak często Winterscale i Valancius, dwie dynastie rządzące Coronus Expanse, wymieniały się tym światem?
bezsensowna utrata tronów, jeżeli pytasz mnie o moje zdanie. Mamy obóz zarządcy oraz mamy trochę... Ach, nie mam ekstraktu, żeby wydobyć technologię kosmitu, więc ruszymy od razu do obozu burmistrza. Taka dość, widzę z ekranu ładowania, będzie to planeta dość, o dość bujnej florze i najprawdopodobniej też faunie. Zobaczmy, o co chodzi z wezwaniem o pomoc. Nasz lądownik właśnie kończy lądowanie. Otwiera się śluza. Wyjechała rampa, a z rampy załoga. Invincible ląduje na pełnej dżungli planecie. Obok nas jakieś jeziorko, wysokie palmy oraz inne dziwaczne roślinności sugerują, że to bardzo żyzny świat. Tam gdzieś już widzę jakieś elementy zabudowań, ale nie ruszę się tam, dopóki moja załoga nie dostanie nowych poziomów. I pierwszy mistrz taktyki Ulfenkarn. Najpierw musi wybrać skill. Medycyna mi niepotrzebna, perswazja jak najbardziej. I charakterystykę, poleca mi się fellowship, mam 65. Ale to mi nic nie da. Mogę. Ballistic Skill działa z percepcją. Mogę sobie zwiększyć te agility. Tak też zrobię. Koniec tury. Następna jest nasza wielka strateg Cassia. Nawigatorka i u niej fellowship zdecydowanie chciałbym polepszyć, bo inteligencji też inteligencja też jest ważna. Dobra, weźmiemy tą inteligencję, bo tutaj było trochę mniej. I wiedza o Imperium niech będzie jej umiejętnością. Pascal Bounty Hunter zwiększy sobie awareness jeszcze, a chociaż ma 75, to już absolutnie mu nic nie da. Atletykę możemy mu zwiększyć na fajny poziom 60 i polepszyć mu weapon skill. Już mamy do wyboru, mamy, ale też już jest na maksimum chyba, więc rzucimy jeszcze toughness. Percepcję mogę polepszyć. Chociaż to też bez sensu. Jakbym nie wziął percepcji, to i tak mam 55. Więc toughness, agility. Tak myślę. Albo siłę. Siłę możemy zwiększyć. Toughness albo... Dobra. Weźmy tę perception. Następny jest Abelard. Tutaj zastraszanie, toughness, siostra Argenta, w jej wypadku atletyka, nie demolition, ona wysadza, i ballistic skill, ballistic skill. Super. Ostatni nasz dzienny vanguard, Heinrichs Inquisitor. On weźmie Crows i weźmie sobie, co my tutaj mamy, siłę trzeba zwiększyć, żeby wskoczyła na 50. Super. Dzięki czemu mamy większy bonus. Dobra, grę mogę zapisać, bo już rozłożyłem poziomy. I zobaczmy w końcu, co tu się dzieje na tej planecie. Załogo do przodu. Jest zwierzyna. Czy tutaj coś jest? Nie ma nic ciekawego. Tutaj widać jakieś już resztki. Stacja nadawcza, ale zniszczona. Dobra. I trupy. O nie. Ach, jesteśmy za późno.
mówi mój seneszal Abelard, widząc ciała rozrzucone po okolicy. To leży twarzą w dół, a palce wdzierają się w piasek. Kobieta to, te ciało. Jej kręgosłup złamany i widać, że umarła po dłuższym, czołganiu się w poszukiwaniu nadziei na ratunek. To ciało z kolei, kobieta szlacheckiego pochodzenia, patrzy w niebiosa, nie mrugając. Palce ma połamane. Tutaj było rozrzucane kargo. Czy to był jakiś posterunek? Ciężko powiedzieć. Podejdźmy tutaj. Kolejne ciała. Ktoś rozerwał gardło tego mężczyzny, po czym jego żebra, a nie, otwarto mu klatkę piersiową i wywleczono na zewnątrz żebra. Ojej, fuj. Te ciało zostało twarz została zdewastowana i zdaje się, że ktoś mu wyrwał język przed śmiercią. Co tu się wydarzyło? Widać jakiś stolik suto zostawiony, poprzewracany, natomiast są meble i widać ślady krwi. Jakiś komunikator dalej działa. Czy ja się mogę nim zająć? Nie mogę. Mogę przyjrzeć się, co tutaj spożywano. Pascal patrzy. Zbiera tylko kargo, odrobinę wina. No dobra, co tu się może dziać? Tutaj kolejne umęczone, zniszczone ciało i jeszcze więcej ich. O, widać również statek wbity w powierzchnię. Zbierzmy kargo. Tu jeszcze gdzieś coś było? Widziałem wcześniej? Czy to było tak? Widzę, że oprócz ciał widać też statek. Pytanie tylko, czy to ma ze sobą coś wspólnego. Zdaje się, że statek rozbił się niedawno, bo jeszcze z jego wraku tryskają iskry. No dobra. Czy to mogło? Najprawdopodobniej ten statek tutaj po prostu wbił się w tych ludzi, którzy sobie tutaj piknikowali, ale nie mogę być tego pewien. Podobnie, ciało wykrzywione w bólu. Ścieżka rozchodzi się. Z jednej strony ścieżka w dżunglę, z drugiej kolejna platforma z rozłożonym stolikiem, ale przed nią pułapka. Nie jest to ludzka pułapka, bo żeby ją rozbroić potrzebuje wiedzy o ksenosach. Czyli jakieś plugawe eldarskie nasienie tutaj najprawdopodobniej zaatakowało tych niewinnych, czcigodnych członków imperialnej szlachty. Ja na potrzeb misji wezmę to i jeszcze tutaj Pascalowi udało się dojrzeć więcej kargo ukryte za tymi skrzynkami, zabieramy to i ewidentnie ścieżka prowadzi tylko w dżunglę. No dobra, zapiszmy ją zatem. I zobaczę, co się stanie. Roślinność. Strasznie bujna. Kargo rozrzucone tu i tu. Tu i ówdzie, pomiędzy tą roślinnością. Zdaje się być nieruszone. Słychać jakieś odgłosy zwierząt. O, tutaj jest slyt. Co to jest? Jaszczuro, człowiek. Oraz mroczne elfy. O nich właśnie mówiłem. Strzelają kogoś. Przedstawicieli Imperium? Jak śmiecie. Heretycy wyciągają broń i patrzą w naszym kierunku. W stronę naszego oficera, lorda kapitana Ulfenkarna, zwraca się ksenos w bogato zdobionej czarnej zbroi. Jego podłużna, blada twarz pokryta jest tatuażami i śladami krwi. Po chwili uśmiecha się w stronę Ulfenkarna nieprzyjemnie, mówiąc: w końcu dużo ci zajęło dotarcie do mnie, małpo.
Kilka kolejnych sekund mija, zanim Ulfenkarn nie zorientował się, że elucidator jest cichy. Ten narzędzie do tłumaczenia jest ciche, nie jest używane. Po prostu Xenos mówi osobiście w niskim gotyckim do Ulfenkarna. Hold your foul tongue, abomination. Such filth will not use that tone with the Emperor's chosen. Ugryź się w twój plugawy język, bluźnierco, mówi mu Abelard, nasz seneszal. Takie plugastwo nie będzie takim tonem mówiło do wybrańców Imperatora. Abelard jest wściekły z furii, patrząc na tego mrocznego Eldara. Why? I sent an invitation by way of the cattle that dwelt on this world. And the Chosen has so obediently appeared. How are my words anything but the truth? Dlaczego? Pyta Marazai. Wysłałem zaproszenie. Za pomocą takiej samej zwierzyny, jaka żyje na tym świecie, i wybraniec po prostu się tu pojawił. Zatem czyż moje słowa nie są niczym innym jak prawdą? How disappointing. This clearly isn't Irimaris, the Cabal's Archon, whom we had the displeasure of meeting on Verbos 6. Once again, we are dealing with a pawn instead of the true root of the problem. Henryx, nasz inkwizytor, przygląda się temu Eldarowi, marszcząc oczy, po czym mówi, jestem zawiedziony. To oczywiście nie jest Yemerys, Archon Kabały, z którym mieliśmy okazję spotkać się na Werabos 6. Po raz kolejny mamy do czynienia z jakimś pionkiem zamiast z prawdziwym źródłem kłopotu. A little monkey remembered the Archon's name. Such a clever thing you are. You might just make a good pet after you've been properly trained and stripped of your misplaced arrogance. Xenos zdaje się być zirytowany. Mówi, ta mała małpa pamięta imię Archona? Jesteś nawet sprytna. Będzie z ciebie dobre zwierzątko. Po tym, jak obedrę cię z twojej niezasłużonej arogancji. Mi się może udać rzut na coercion, mówiąc mu, o, proszę, proszę, ta bestia potrafi mówić naszym językiem. Speaking your language is slightly less trying for my patience than being forced to listen to a monkey machine butchering our tongue. Besides, I want you to understand well what I'm about to tell you. Słuchanie, znaczy mówienie, mówi Marazai, waszym językiem jest trochę mniej irytujące niż słyszenie, jak wasze maszyny plugawią nasz. A poza tym chciałem, żebyś osobiście zrozumiał, co mam zamiar ci powiedzieć. How is it that out of all of your kind, you're the only one to discover our feasts in advance? Usually you're all so slow and sluggish that my kin have always enough time to leave the battlefield before aid arrives. But still, time and time again, your dogs have been there to stand in the Cabal's way. Jak to jest, że to ty odkryłeś nasze działania z wyprzedzeniem z wszystkich innych przedstawicieli waszej rasy? Zazwyczaj jesteście powolni i ślamazarni. Jesteśmy w stanie was wyprzedzić na tyle, że uciekamy, opuszczamy pole bitwy, zanim do waszych wojsk przybywa pomoc. Ale tutaj, w tym wypadku, raz po raz twoje psy przeszkadzają naszej kabale. That thing is perceptive. Ta rzecz jest w miarę sprytna, mówi Heinrich, lekko zmartwiony. O czym mówisz? Do not play the fool, rogue trader.
No właśnie, próbowałem. The vessel is due for reaping. The monkey hide or attempt to bear their teeth. Somehow, the monkey know what we know, and I suspect that the search for this leak ought to start with you. Mm-hmm. After all, it was with you that this series of setbacks began. Nie, graj głupka, Rogue Traderze, odpowiada mi Marazai. Małpa wie, kiedy ich świat albo pojazd będzie atakowany. Małpa ukrywa, albo przynajmniej wstrzymuje swoje zęby. W jakiś sposób małpa wie to, co my. I podejrzewam, że poszukiwanie tego, jak się tego dowiedziały małpy, muszę zacząć od ciebie. Przede wszystkim to ty byłeś początkiem serii naszych kłopotów. Posiadam odpowiednie posiadam potężne surowce, odpowie mu Ulfenkarn. I suppose you are forthright in that regard. But simple riches do not change the fact of your weak, short-sighted, deficient nature. No, there is another reason why the monkey have so suddenly become so astute. Wydaje mi się, że masz w tym rację, mówi Marazai. Ale wasze zwykłe bogactwa nie zmieniają faktu, że jesteście słabi i krótkowzroczni. Nie, jest inny powód, dla którego stałeś się tak dociekliwy. I will tell you this, monkey. I know you might be lying to me, or you might even be unaware of who is guiding your hand. In any case, I have grown quite tired of your attempts to delay the inevitable. Surely you too have run yourself ragged, chasing us between the stars. Let us put an end to this. Finish this standoff. My forces against yours, once and for all. Powiem ci to, małpo. Wiem, że mogłeś mnie okłamywać. A może nawet nie jesteś świadomy tego, kto prowadzi twoją rękę. W każdym razie zmęczyło mnie już to, że próbujesz odwlec to, co jest nieuniknione. Ty też pewnie już zmęczyłeś się szukaniem nas pośród gwiazd. Zakończmy to wszystko. Zakończmy ten pojedynek. Moje siły kontra twoje, raz na zawsze. You wander among the stars, so you must know of this place. An ancient reach, where the echo of stellar agony rings still. A place that serves as a graveyard for old stars, still filled with residual emissions and glittering dust. The place that buried your wreck, stuffed full of delicious, frightened monkey, and the horrors that devoured them. The threshold of our domain. Your kind call it the Cinerus Maleficum. That is where our disputes will be settled. The cabal of the Reaving Tempest will be waiting for you, monkey. Do not come unarmed. Wędrujesz pośród gwiazd, mówi Marazai, mroczny Eldar, więc musisz wiedzieć o tym miejscu. Starożytne miejsce, gdzie echo gwiazd i ich agonii nadal pobrzmiewa. Miejsce, które służy jako cmentarzysko dla starych gwiazd wypełnionych błyszczącym pyłem. Końcówka znanej nam domeny. Wy nazywacie ją Cinerus Maleficum. To właśnie tam rozwiążemy nasz konflikt. Kabała wściekłej burzy będzie na ciebie czekać, małpo. Nie przybądź bez broni. Zmęczyłeś mnie, Xenosie. Czas umierać. Naiwna bestia, nie będę z tobą walczył. Moi słudzy natomiast chętnie się tobą zajmą. Co, po prostu powiedział mi, że to tam musimy się spotkać, tak? W tym Cinerus Maleficum. O, i on ucieka, oczywiście, że tak, tchórz. Dokładnie. Nieczyści Xenosi, teraz pożałujecie, że musiałem was tutaj odwiedzić. Abelard ruszy tu. Argenta mniej więcej tu. Heinrichs obok naszego
Seneschala i Pascal pomiędzy nimi. Zaczniemy od tego, żeby Argenta wystrzeliła w nich serię. Zrobimy sobie recital Fury, zanim wystrzelę serię. I teraz o, w ten sposób rozpoczniemy pojedynek, strzelając w Inkuba, proszę bardzo. I wygląda jak Inkub. Jeszcze Wojownicy, Blade Master, Sybari, oj. Tu może być ciężko. Dobra, Cassia, koniec twojej tury. Ulfenkarn ma też możliwość wydania rozkazu i wyda go Pascalowi, który strzeli w stronę tego Inkuba, który ominął. Dobra, ogłosimy go też naszą ofiarą. I koniec tury. Teraz ty służysz mi, Argenta. Nie mogę wydać rozkazu. Mogę Ulfenkarnowi wydać rozkaz strzału. Ulfenkarn dzięki temu może użyć swojej umiejętności, zdejmując staki. I wystrzelić w tego Inkuba. Trafiłem? Chyba tak. Jednocześnie ustawimy sobie frontline, ustawimy, a tutaj zobaczymy, jak oni dobrze strzelają. Przecież tu się boję o tą beczkę, to się może źle skończyć. Tył ustawimy na razie tu. A bok ustawimy sobie tutaj. Jestem navigator, not a servitor. Heinrich ruszy tutaj. Wystrzeli w tego Inkuba. Nie trafiając, doda sobie siły. I Wall of Concrete zrobi. Kolejny warrior tutaj. I on tutaj się ukrył. Oj, mocno raniąc jeszcze do tego ten slit. Strzela, dobra, ale. Ale jeszcze stoimy. Dobra, nie jest tak ciekawie. Dobra, jak to załatwić? Argenta, ty służysz mi. Argenta, masz głos rozkazu, nie? Ale możesz. Nie mogę ci tego dać. Mogę zatem strzelić w Inkuba. Czy on jest immune? Ok, już się pojawił pierwszy. Z wojowników damy sobie z nim radę. Tylko muszę obronić Pascala. I to natychmiastowo. Ok, zaczniemy od Abelarda, który podbiegnie sobie tutaj. Ogłosi jednak tego Blade Mastera na razie swoim wrogiem. Użyjemy Reckless Strike. Zaatakujemy tak. Brace for Impact. Wall of Rockreed. I Defensive Stance. I czekamy. Argenta. Musimy coś wymyśleć i to natychmiastowo. Kontrolowany strzał to na pewno. Skoncentrowany ogień. Strzał. Tak. Chciałbym to. Tak, chyba najlepiej. Faith without deeds is worthless. Poruszenia się.
Strzelimy do tego Blademastera. Super, i teraz Inkub. Do Abelarda wystartował, ale Abelard mu odpowiedział, trafiając go za 21. No nie, możesz być Inkubem Mrocznych Eldarów, ale nie jesteś Seneschalem Gulfenkarna. Przepraszam, ale my w Imperium uważamy was za słabych. Ogłoszę cię moją ofiarą. Podbiegnę tu. Zaatakują. Kończąc go. Machine Spirit Communion użyjemy. Chciałbym dodać trochę exploitów. I to na tego Incuba dokładnie. I... tego już na razie nie użyję, chociaż mogę Claim the Bounty, nie mogę, bo nie mam ruchu. Dobra, koniec tury. Nasza wspaniała Cassia wyda rozkaz dodatkowej tury. Albo nie, najpierw wydamy rozkaz ruchu. Tak, Heinrich tutaj podejdzie. Koniec tego i wydamy rozkaz ataku Heinrichsem. Dzięki czemu Heinrichs może teraz zaatakować go po prostu. Jak to zrobić teraz? Dodam sobie oczywiście, że jeszcze siły. Zaatakuję go w ten sposób. Super, za 20. Koniec tury. I tutaj jeszcze damy sobie Trenchline Stratagem. Dokładnie. I zakończymy turę. Heinrichs teraz, ok. Zaczniemy od dodania sobie siły oczywiście więcej. Uleczmy trochę Pascala. Bo mu to ciężko też wychodzi. Dodajmy sobie... Resolve. I teraz jeden atak. I zaczynamy. Rzeźnia. No nie wiem, Inkubusie, ponieważ teraz Heinrichs na twoim mroczno-eldarskim tyłku pokaże ci, dlaczego Imperialna Inkwizycja ma sławę, jaką ma. Brakło mi... Nie, brakło mi punktu. Aj, Heinrichs. Miałeś ale i tak pokazałeś swoje, ten Inkub zniknął w okamgnieniu. Nic nie dzieje, jest w porządku. Oj, teraz trochę dostała Argenta. Nikt nic nie dostał, wszyscy są cali i zdrowi. Ulfenkarn. Tak. Hein, Abelardzie, ty służysz mi. Najpierw to ja sobie zdejmę, może, albo nie. Rozkażę Abelardo. Pascalowi rozkażę? Nie. Komu by tutaj rozkazać atakować? Argencie. To mogłoby się udać, dobra. Argenta. Musiałaby zacząć strzepać serią tutaj. O! Dokładnie. Super, trafiony za 14. Koniec tury. Teraz moja tura. I na to liczę. Dobra, Inkub zabity. Ci państwo zranieni. Koniec tury. Blademaster kolejny biegnie, ale nie na Heinrichsa, mój drogi. To się dla was źle skończy, panowie. Proszę bardzo. Abelard teraz. Abelard musi najpierw uleczyć Pascala. Dobra, super.
Reckless Strike. Jeszcze możemy go ogłosić naszym wrogiem. Dokładnie. I go po prostu, mam nadzieję, dobijemy. Dokładnie. Użyję sobie oczywiście jeszcze Daring Bridge, co zakończy się szarżą na tego pana. Atakiem za 11. No i co? I atakujemy go. Użyjemy sobie Defensive Stance. I koniec tury. Argenta teraz użyje na pewno Control Shot. I tak, zaatakujemy w ten sposób. Aj, niedobrze, Argenta, niedobrze. Jeszcze raz zaatakujemy. Serio, w niego. Dobra, trafiamy za 19, super. Pascal teraz ogłosi tego Slytha swoją ofiarą. Kiedy jest jego tura? Dopiero po Ulfenkarnie. Ok, czyli biegniemy tu. I robimy mu tak zwany... krwawienie mu robimy. Za 30 dostał, super. Dostaniesz jeszcze 3 exploity. Claim the bounty jeszcze damy. Za 28, super. I możemy jeszcze zrobić... wspólna analiza, super. Rozkażemy mu oczywiście, albo dobra, Abelardowi rozkażemy znowu walczyć. Dzięki czemu Abelard może tutaj użyć Reckless Strike i po prostu uderzyć go za 1,44. Zakończyć turę. My rozkażemy, że ty stworzysz mi. Musimy przesunąć też frontline. Tu. No nie mogę. Tu mogę. Okej. Okay. Tak będzie. I do tego dodamy stratagema tutaj na Pascalu. I Point of Curiosity damy sobie tutaj. Nikt nie chce przejść? No niestety. Jest, udało się. Ruszył się, dostał atak okazyjny. Koniec tury. Heinrich teraz doda sobie siły. Uleczy nam trochę Pascala. Super. Dodamy sobie jeszcze w sumie tak, zwiększymy sobie punkty ruchu, albo nie, po prostu go zaatakuje. Odpalmy mocny atak na niego za 34, super. Jeszcze słowo Imperatora tutaj, żeby wszystkim się lepiej wiodło. Na szczęście Ulfenkarn uniknął pierwszego strzału, drugiej steli też uniknął. Atak w Abelarda, ale nie, niestety nie powiódł się. Niestety, dla nas stety. Press the Advantage użyjemy Ulfenkarnem najpierw. I muszę, o nie, muszę przeładować broń. Dobra, to był błąd z mojej strony. Natomiast mogę spokojnie tutaj rozkazać Heinrichsowi, żeby po raz kolejny zaatakował. No i Heinrichs dokładnie to zrobi. Zakończymy turę. Zakończymy turę. No, tutaj dostał od swoich. Musimy uważać na tych niestety mrocznych Eldarów, którzy mnie tutaj
męczą. Dobra, trafimy go, myślę, już na zabicie, dokładnie. Ale nadal stoi. Uleczymy sobie Pascala. I już niestety w tej walce użyłem swojego specjala, więc po prostu podbiegnę tu. Dokładnie, najpierw do tego wojownika. Nasza kochana. I teraz strzelamy raz. Strzelamy dwa. Super. I teraz pojedynczymi strzałami Argenta powinna go dokładnie załatwić. Czy mamy tutaj jeszcze jakichś wrogów? Oczywiście, że tak. Heretyków do ukarania nigdy nie brakuje, dlatego też zrobimy jeszcze run and gun. Podbiegnę sobie tutaj do Pascala. Wystrzelę w tego wojownika, trafiając go za 37. Wykonam też ostatni atak darmowo. Więc... O, w ten sposób. Dobra, trafiony za 26, super. Koniec tury. Pascal musi tutaj ruszyć na pomoc. Gdzie tutaj jeszcze się chowają? Dwóch wojowników mamy tutaj. Więc Pascal podbiegnie do jednego z nich. Mamy tu... po prostu atak. Claim the bounty. I jeszcze exploity jakieś wrzucimy, tak żeby w następnej turze było łatwiej go zniszczyć. Dobra, Cassia. Tu mamy, jesteśmy za daleko, więc cały ten backline muszę przesunąć i to najlepiej gdzieś... No, no tutaj, okej. Teraz ona musi tutaj przebiec. Wydać na przykład Abelardowi możliwość kolejnego ataku. Abelard zrobi Reckless Strike. I po prostu zabije tego mrocznego Eldera, podbiegając do kolejnego z nich. Cassia... w tym wypadku kończy turę. Heinrichs ma tutaj, mamy tutaj jeszcze kogoś, tak, Sybary jest do załatwienia. Dodam sobie po prostu, mam jeszcze miejsce na pasku degradacji osnowy. Super, że wydałeś polecenie swojemu sojusznikowi. Ale skończy się to dla was bardzo, ale to bardzo źle. Albo nie? Nie. Wierzę w to, że tak. Wierzę w to, że się skończy. Skoncentrowany strzał. I... strzał z wojownika, ok. Całkiem niezły. Ulfenkart teraz go powinien dobić. Super. Możemy dać komuś kolejną turę. Teraz jak to załatwić? Chyba Abelard po prostu dostanie dodatkową turę. Podbiegnie tu. Podbiegnie tutaj. O nie, i ogłosi swoim wielkim wrogiem, Sybalitę. Teraz Abelard biega. Reckless Strike. To nic nie da, kupcze. I will bathe this battlefield in righteous fury. Nie mamy jak w niego trafić. Pascal natomiast już powinien mieć łatwiej. You call this right?
worth, but not by much. Teraz Kasia. Nawet się to udaje. Nawet idzie nam to jakoś. Nie mają absolutnie żadnych szans nasi wrogowie. Ale to dobrze, to tylko uświadczy mojego Rogue Tradera w to, że ścieżka, którą obrał, jest skuteczna. I to był ostatni z wrogów. Ten stwór nie padł. My możemy teraz wszystkich przejrzeć, co tutaj zostało po tych ciałach. O, proszę bardzo. Płaszcz jakiś i trochę gemów. Przejrzę to wszystko. Dzięki czemu, o, proszę bardzo, trochę eldarskich rzeczy. I nie dość, że musimy dostać się do systemów znajdujących się w Nebuli Sinerus Maleficum, to jeszcze muszę tutaj rozejrzeć się, co pozostało po tych plugawych ksenosach. No, atmosfera się zagęszcza. Zobaczymy, co będzie dalej.